Przedstawiamy dzisiaj dwie herbaty, które choć są diametralnie różne w smaku, to mają wspólne korzenie. Mowa o herbatach Zhengshan Xiaozhong i Lapsang Suzhong. Czarne herbaty z południa Chin, z prowincji Fujian. Obie te nazwy znaczą tak naprawdę to samo, gdyż Zhengshan czy Lapsang wskazuje na pochodzenie herbaty z wewnętrznego obszaru gór Wuyi w prowincji Fujian. Natomiast jej drugi człon, Xiaozhong czy Suzhong, oznacza po prostu odmianę małolistną rośliny Camellia sinensis, czyli po prostu krzewu herbacianego. Ta różnica w wymowie bierze się po prostu z różnicy dialektów, z jakich pochodzą te nazwy. Zhengshan Xiaozhong to wymowa w mandaryńskim chińskim, natomiast Lapsang Suzhong to wymowa z dialektu prowincji, lokalnego dialektu prowincji Fujian. Tutaj mamy drobne listki Zhengshan Xiaozhong. Ich wygląd jest charakterystyczny dla wysokiej jakości czarnych herbat chińskich. W aromacie jest lekko kawowe. Lapsang Suzhong ma już listki nieco większe, bardziej mięsiste. W zapachu dymne i wędzone. Zhengshan Xiaozhong jest w smaku bardzo przyjemnie czekoladowo-kakaowy. Odczuwalna jest też nuta śliwki. W zapachu Lapsanga nadal głównie przebija się ta żywiczność, zapach dymu z ogniska. W smaku to natomiast typowo mocna czarna herbata. Różnica w smaku i zapachu tych herbat bierze się stąd, że Lapsang Suzhong jest suszony dymem z tlących się gałązek sosnowych. Początkowo służyło to zakamuflowaniu gorszej jakości liści. Tradycyjny Zhengshan Xiaozhong nie potrzebuje takiego dymienia, jest herbatą wystarczająco dobrej jakości. Tradycyjny Zhengshan Xiaozhong jest czasem nazywany matką czarnych herbat, chociaż nieprawdą jest, jakoby była to pierwsza czarna herbata. Na pewno jednak była to pierwsza czarna herbata, która zyskała rozgłos, stała się sławna. Dymiony Lapsang Suzhong tak naprawdę nigdy nie zdobył popularności w Chinach, stał się natomiast herbatą kultową w Wielkiej Brytanii. Wystarczy wspomnieć, że była to ulubiona herbata Winstona Churchilla, który ponoć pił ją z whisky. Trudno tylko doszukać się informacji, czy mieszał tę herbatę z whisky, czy po prostu przepijał whisky lapsangiem.